Coraz bliżej święta. Czas, w którym dajemy sobie ładnie opakowane prezenty. Dla niektórych może to być nie lada wyzwanie. Dlatego zapraszam Was na krótkie warsztaty, podczas których dowiecie się, jak w prosty i estetyczny sposób zapakować swój podarunek. Prezenty są nieodzownym elementem świąt Bożego Narodzenia. Gdy zbliża się ten czas, wszyscy oczekują, aby dostać jakiś miły podarunek na gwiazdkę. Ten oczywiście, zanim znajdzie się pod choinką, powinien zostać starannie opakowany. Wbrew pozorom, pakowanie podarunków świątecznych jest rzeczą niezwykle istotną i może zadecydować o atrakcyjności upominku. Opakowanie wyraża indywidualny i niepowtarzalny charakter niespodzianki, wyraża ducha świąt Bożego Narodzenia, wzmacnia działanie emocji związanych z otrzymywaniem prezentu i świadczy o naszym psychicznym nastawieniu do obdarowywanej osoby. Jeśli nie wiesz, jak zapakować prezent, który masz zamiar schować pod choinką, zobacz kilka sprawdzonych pomysłów. Pierwszy sposób pakowania prezentów wiąże się z jego geometrycznymi kształtami. Najczęściej w różnego rodzaju dekoracyjne papiery pakujemy prezenty o kształtach geometrycznych zapakowanych już w pudełka, w opakowania fabryczne. Mogą to być na przykład gry lub różnego rodzaju zabawki dla dzieci. Wstępnie do wykonania takiego opakowania musimy sobie wyciąć odpowiedni arkusz papieru dekoracyjnego. Ja w tej chwili pokażę, jakie on powinien mieć wymiary. Ten arkusz powinien przykrywać z parocentymetrowym zapasem dłuższy bok. Tu widzimy te 2 cm tego zapasu, około 2 cm. Natomiast na krótszych bokach powinien sięgać minimalnie poza wysokość krótszego boku. Zaczynamy wobec tego opakowywanie naszego prezentu. Rozpoczynamy od dłuższych boków i zaklejamy taśmą. Do zaklejania stosujemy taśmę dwustronną. Ja do celów montażowych niestety zastosuję taśmę zwykłą klejącą, tak aby było widać te miejsca klejenia. Czyli jedna strona, teraz drugie. Jak najciaśniej to robimy i tak, aby szef papieru wypadał nam mniej więcej na środku opakowania. Tutaj od dołu byśmy kleili taśmą dwustronną albo taśmą typu Magic. Teraz łatwo będzie zrobić, jeżeli odwrócimy sobie. I z obydwu stron naciskamy boki tego luźnego jeszcze papieru. Staramy się, aby było jak najprościej i jak najbliżej ścianek kartonu. Zaklejamy. Naciągamy papier. Zaklejamy. Zaklejamy. Klejenie drugiej strony jest łatwiejsze i możemy je przeprowadzić pionowo, układając kartonik.
zaklejamy taśmę. I w ten oto sposób uzyskujemy najbardziej klasyczny prezent bożonarodzeniowy. Takie prezenty oczywiście jeszcze opakowujemy pięknymi wstążeczkami albo wstęgami dekoracyjnymi. O, w ten sposób możemy to zrobić. Możemy też poprzez odpowiednie opakowanie nadać jak gdyby nastrojowość tego prezentu. O, tutaj proszę spojrzeć. Mam przygotowany prezent, który jest typowym upominkiem dla pań, co sugeruje kolorystyka opakowania. Srebro, prawda, i delikatny taki róż. Analogicznie do opakowań fabrycznych możemy zapakować książki. W ten sam sposób, jak uprzednio był pokazany. Tu są niezaklejone te rogi, dlatego mogę je odginać i związuję podwójnym sznurkiem. Do takiego opakowania nawet niepotrzebny jest bilecik, tylko po prostu wystarczy wykonać napis dla Kasi i jest to już piękny prezent w takim stylu właśnie oldschoolowym. Do opakowania kilku malutkich prezentów możemy zastosować też pudełko po butach. Zewnętrznie możemy je wypracować w takim stylu cudownym, łącząc tą granatową aurę wieczoru świątecznego z piękną złotą kokardą. Tutaj może pokażę, że druga strona zdradza tajemnicę, że jest to zwykłe pudełko po butach. Do zapakowania prezentów o kształtach nieregularnych bądź prezentów miękkich, takich jak różnego rodzaju zabawki pluszowe, również możemy zastosować przemysłowe materiały dekoracyjne, czyli papiery dekoracyjne oraz folie celuloidy dekoracyjne. Mam tutaj przygotowany taki prezent, upominek, który zapakujemy go wcześniej z papierów dekoracyjnych i folii. Wycinam sobie okręgi takie. Przygotowuję też sobie wcześniej podkładeczkę. Może ona zostać wykonana z płyty CD bądź z jakiejkolwiek innej tekturki. Ozdabiamy ją w jakiś sposób albo po prostu wykorzystujemy podstawkę, która jest podstawką pod ciepłe napoje. Musimy odwrócić teraz ten papier. Układamy celuloid, papier i podstawkę koncentrycznie. Kładziemy na nią filiżankę, która będzie naszym zapakowanym prezentem i przystępujemy do opakowania. Wszystkie boki zginamy, składamy razem. Wstępnie tutaj zakładam malutki drucik, którym po prostu chwycę nasz celuloid. Do tego dokładam piękną świąteczną kokardę.
nam dłuższe końce. Mogę jeszcze ów prezent przyozdobić malutką kokardką. I w takiej formie może się nasza filiżaneczka znaleźć pod choinką. Niewielkie prezenty o nieregularnych kształtach bądź malutkie pluszowe zabawki możemy zapakować też w torby przeznaczone do pakowania prezentów. Mam tu jedną z takich toreb zakupioną w sklepie na stoisku z artykułami właśnie dekoracyjnymi. Jest śliczna, no ale zawsze możemy nadać jej też jeszcze indywidualny charakter poprzez zastosowanie kolorowej aplikacji. Wcześniej przygotowałem sobie takie gwiazdeczki śniegowe, wycięte z szablonu. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób to zaczyna ta torba grać i staje się prezentem indywidualnym, o, niespotykanym. Wszystko to przyklejam sobie na klej. Oprócz aplikacji możemy zastosować także szablony. Tu mam taki szablon, wcześniej wykonany. Możemy też zamiast takich pięknych torebek gotowych zastosować do opakowania prezentu taką niepozorną, szarą torebeczkę, która może stać się również niepowtarzalnym, cudownym, bożonarodzeniowym opakowaniem w momencie, kiedy zaczniemy na niej pracę artystyczną. Jak już wcześniej pokazałem, możemy zastosować aplikację, możemy zastosować pracę z szablonu, możemy też zrobić stemple. Te techniki możemy też łączyć razem z sobą. Spróbujemy teraz najpierw zrobić torebkę z szablonu. Przykładamy sobie szablonik, bierzemy gąbeczkę, namaczamy ją farbą i odciskamy gąbką szablon na tej torebce. W ten oto sposób uzyskaliśmy dekoracyjny element na torebce. Możemy zastosować również stempelki. Kwestią istotną jest porządne namoczenie tego stempelka. Dobrze jest też zrobić sobie najpierw próbę i dopiero przykładać stempelek do torebki. W ten sposób nasze opakowanie staje się czymś również eleganckim i niepowtarzalnym. Możemy zastosować większe, bardziej skomplikowane szablony i do nich zastosować można farbę w aerozolu bądź również tą techniką przyciskania gąbeczki nanosimy farbę. Spróbujemy połączyć teraz te właśnie techniki. Jak widać, nie są to rzeczy, które wymagają dużego nakładu i pracy, i czasu. Natomiast mogą stanowić bardzo fajną zabawę realizowaną w rodzinnym gronie. Mamy taki element krajobrazu, prawda? A górą spróbujemy nanieść gwiazdeczki.
Jak sami widzicie, sposobów opakowywania prezentów jest wiele i mogą one stanowić również ciekawą zabawę plastyczną. To były ostatnie warsztaty z Mikołajem w ramach akcji Odpalamy Święta w Szczytnie Online. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście i nasze pomysły zainspirowały Was do samodzielnego wykonywania dekoracji świątecznych. Życzę wszystkim udanych, miło spędzonych, pomimo trudnego okresu, świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2021. Do zobaczenia! Ho, ho, ho!